Starsza pani podbija świat. Part 198. Na pomarańczowo zakreślona jest Floryda, na południu Miami. Jak powiemy, gdzie jest Miami? Miami jest na Florydzie. Where is Miami? Miami is in Florida. Tutaj królowa Anglii się zastanawia. Kiedy po polsku powiemy ciekawe, zastanawiam się, to po angielsku to będzie I wonder. I wonder. Ciekawe, zastanawiam się. I wonder. I wonder. Po polsku gramatyka w tym przypadku jest prostsza. Pytamy się, gdzie jest Miami, albo ciekawe, gdzie jest Miami, albo zastanawiam się, gdzie jest Miami, i zawsze szyk wyrazów jest taki sam. Po angielsku pamiętamy, że pytanie odwraca podmiot i orzeczenie. Where is Miami? Ale po I wonder mamy twierdzący szyk zdania. I wonder where Miami is. Przeczytajmy obydwa u góry. Where is Miami? I wonder where Miami is. Powiedzmy, gdzie jest Anchorage? Anchorage jest na Alasce. Where is Anchorage? Anchorage is in Alaska. A teraz ciekawe, gdzie jest Anchorage. Zastanawiam się, gdzie jest Anchorage. Spróbujmy. I wonder where Anchorage is. To spytajmy się, gdzie jest Anchorage? Where is Anchorage? Where is Anchorage? Ciekawe, gdzie jest Anchorage. Zastanawiam się, gdzie jest Anchorage. I wonder where Anchorage is. I wonder where Anchorage is. Pamiętamy, że nie zmieniamy nazw polskich na angielski, z wyjątkiem Warszawy i może Krakowa. Zapytajmy się, gdzie jest stary bubel? Where is stary bubel? A teraz ciekawe, gdzie jest stary bubel. Zastanawiam się, gdzie jest stary bubel. I wonder where stary bubel is. Przeczytajmy obydwa. Where is stary bubel? Where is stary bubel? I wonder where stary bubel is. I wonder where stary bubel is. Teraz spróbujmy obydwa razem. Pamiętamy, schody ruchome to liczba pojedyncza po angielsku. Gdzie są schody ruchome? Ciekawe, zastanawiam się, gdzie są schody ruchome. Where is the escalator? Where is the escalator? I wonder where the escalator is. I wonder where the escalator is. Mieliśmy to bardzo dawno i w ogóle nie ćwiczyliśmy. Starsza pani ma zatem prawo nie pamiętać. Jak powiedzieć, pytać się, prosić? To ask. To ask. Jak powiemy, zapytaj się. Ask. Ask. Gdzie jest to stoisko z jedzeniem, o którym słyszeliśmy? Where is the food stand? A teraz powiedzmy, zastanawiam się, ciekawe, gdzie jest stanowisko z jedzeniem? I wonder where the food stand is. A spróbujmy, zapytaj się, gdzie jest stanowisko z jedzeniem? I tutaj też będzie szyk w zdaniu, tak jak przy I wonder. Ask where the food stand is. Ask where the food stand is. Sprawdzić, dowiedzieć się,
odkryć. To find out. To find out. To jak powiemy dowiedz się, sprawdź, gdzie jest stoisko z jedzeniem, to o którym słyszeliśmy. Find out where the food stand is. Find out where the food stand is. To wszystkie zdania jeszcze raz. Where is the food stand? Ask where the food stand is. Ask where the food stand is. I wonder where the food stand is. I wonder where the food stand is. Find out where the food stand is. Find out where the food stand is. Gdzie jest wejście do terminalu piątego? Where is the entrance to Terminal 5? Ciekawe, gdzie jest wejście do terminalu piątego. Zastanawiam się, gdzie jest wejście do terminalu piątego. I wonder where the entrance to Terminal 5 is. Zapytaj się, gdzie jest wejście do terminalu piątego. Ask where the entrance to Terminal 5 is. Dowiedz się, sprawdź, gdzie jest wejście do terminalu piątego. Find out where the entrance to Terminal 5 is. No to wszystko. Where is the entrance to Terminal 5? Where is the entrance to Terminal 5? I wonder where the entrance to Terminal 5 is. I wonder where the entrance to Terminal 5 is. Ask where the entrance to Terminal 5 is. Ask where the entrance to Terminal 5 is. Find out where the entrance to Terminal 5 is. Find out where the entrance to Terminal 5 is. A jak powiemy, idź się zapytaj, gdzie jest wejście do terminalu piątego, idź się dowiedz, idź sprawdź, gdzie jest wejście do terminalu piątego. Go ask where the entrance to Terminal 5 is. W Wielkiej Brytanii wolą go and ask where the entrance to Terminal 5 is. Idź się dowiedz. Go find out where the entrance to Terminal 5 is. Albo go and find out where the entrance to Terminal 5 is. Potrzebuję, muszę iść umyć ręce wodą z mydłem. I need to go wash my hands with soap and water. Albo w Wielkiej Brytanii I need to go and wash my hands with soap and water. Jak powiemy potrzebuję, muszę iść się zapytać, gdzie jest wejście do terminalu piątego. Potrzebuję, muszę iść się zapytać, gdzie jest wejście do terminalu piątego. I need to go ask where the entrance to Terminal 5 is. Potrzebuję, muszę iść się dowiedzieć, gdzie jest wejście do terminalu piątego. I need to go find out where the entrance to Terminal 5 is. Jak powiemy, chodźmy się zapytać, gdzie jest wejście. Chodźmy się dowiedzieć, gdzie jest wejście. Let's go ask where the entrance to Terminal 5 is. Let's go find out where the entrance to Terminal 5 is. Winda po angielsku nazywa się albo elevator, elevator, tak generalnie w Stanach Zjednoczonych, albo a lift, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Porównajmy sobie winda, schody ruchome.
an elevator, an elevator, an escalator. Więc kojarzyłbym sobie windę jako elewację, coś, co się wznosi natychmiast do góry. Natomiast escalator jako skalę, że coś stopniowo idzie w górę lub w dół. To powtórzmy sobie windę dwa razy. An elevator, a lift, winda. An elevator, a lift. Tutaj jakieś lotnisko w Irlandii, jak się zapytamy, gdzie są windy, te, o których słyszeliśmy? Where are the elevators? Albo where are the lifts? Ciekawe, gdzie są windy. Zastanawiam się, gdzie są windy. I wonder where the elevators are. Albo I wonder where the lifts are. Chodźmy się zapytać, gdzie są windy. Let's go ask where the elevators are. Let's go ask where the lifts are. Potrzebuję, muszę się dowiedzieć, gdzie są windy. I need to find out where the lifts are. I need to find out where the elevators are. Zaczynamy od prawej. Wstęp wzbroniony. Życie jest krótkie. Nie skracaj go jeszcze. No trespassing. Life is short. Don't make it shorter. I po lewej stronie, czy jest życie po śmierci? Wkrocz tutaj na teren prywatny i dowiedz się, i odkryj, i sprawdź. Is there life after death? Trespass here and find out.